Siemano! W tym odcinku, słuchajcie... Nie, dobra, jeszcze raz. Siemaneczko, witam was serdecznie. Jak widzicie, skoro tu jestem, to znak, że następne typy już za chwilę. W tym odcinku z pewnością zabierzemy się za piłkę ręczną. Zostały cztery najlepsze zespoły: Gwardia Opole kontra Azoty Puławy i Wisła Płock kontra Gwidę Kielce, więc zobaczymy, kto wygra w tym roku Mistrzostwo Polski, a kto zdobędzie brązowy medal. Dlatego bardzo ciekawe typy już za chwilę. Dodatkowo czeka nas rozmowa ze Sławkiem Szmalem, z Karolem Bieleckim, Uroszem Zormanem, czy chociażby Talantem Dunszebajewem. Wjeżdżamy! Zaczynamy, słuchajcie, jeszcze sprawdźcie sobie tutaj moje analizy na NBA oraz na piłkę ręczną. Fajnie to wyszło, naprawdę NBA super, tam udało się tak naprawdę przewidzieć wszystko, bo w obu meczach mieliśmy Game 7. Cleveland wygrało, Golden State jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że wygra. Także super, że taka skuteczność jest i mam nadzieję ją podtrzymać. Co prawda PSG zawaliło, ale dało nam za to over, a Montpellier wygrało Ligę Mistrzów, z czego również bardzo się cieszę, bo to świadczy o tym, że nasz typ też wchodzi. Wracamy do rzeczywistości. A rzeczywistość taka, słuchajcie, że na pierwszy warsztat bierzemy mecz pomiędzy Gwardią Opole a Azotami Puławy, a więc dwumeczem o brązowy medal Mistrzostw Polski. Ależ to jest ciekawe spotkanie, ależ to jest ciekawy dwumecz. Gwardia Opole, no dla mnie objawienie tego sezonu. Na pewno zespół, który zrobił największą niespodziankę w tym sezonie, czyli to jest taki czarny koń w ogóle całej ligi. Walczy o brązowy medal, no dla mnie i dla nich na pewno jest to ogromne osiągnięcie. Ostatnio wygrali u siebie, słuchajcie, z Wisłą Płock. Potem oczywiście przegrali w Płocku, ale pierwszy mecz u siebie wygrali z Wisłą Płock. No i co trzeba o nich powiedzieć? No trzeba powiedzieć to, że u siebie Gwardia Opole naprawdę to twierdza do zdobycia. Na ostatnie 9 meczów Gwardia Opola wygrała aż 8 meczów. Na ostatnie 9 meczów na hali w Gwardii, słuchajcie, Gwardia wygrała aż 8 razy i zaliczyła tylko jedną porażkę. Notabene pokonując takich przeciwników jak Wisłę Płock, Górnik Zabrze czy właśnie Azoty Puławy. Teren w Opolu jest niezwykle trudny do zdobycia, dlatego wydaje mi się, że ekipa z Puław w tym pierwszym meczu w Opolu nie będzie miała łatwego życia. Spójrzmy, co pokazują nam kursy i zaraz możemy coś pokombinować. A więc jak widzicie, kursy są bardzo porównywalne, bo zobaczcie, na zwycięstwo Gwardii Opolu Fortuna daje kursik 2,20. 4, na remis 8, aż 8, a na zwycięstwo Puław 1,86. Takie same kursy znajdziecie na LVB oraz na 1xbecie, także te kursy są takie, jak widzicie. Ale co mielibyśmy tutaj postawić, bo to jest chyba najważniejsze. Słuchajcie, chciałbym zrobić z tego filmiku dubla, połączyć dwa mecze, czyli te, o których będziemy dzisiaj mówić. Najciekawszą opcją według mnie jest... Tak jak wspomniałem, Gwardia Opole zajebiście gra u siebie, w domu. Azoty Puławy na wyjazdach grają kratkę. Ostatnio zagrali bardzo dobry, super mecz z Vive. Panowie, szacuneczek, naprawdę przegrali tylko jedną bramką i do końca nie było pewne, co tam się wydarzy. Ale Gwardia naprawdę, jeśli chce wywalczyć brązowy medal, wydaje mi się, że u siebie muszą postawić twarde warunki. To zespół jest charakterny. Grają tam tacy zawodnicy jak Mateusz Jankowski. No i chyba zawodnik, który tutaj dużo zrobił w tym sezonie, Adam Malcher, znakomity bramkarz według mnie. Bramkarz, który na pewno ma predyspozycję na to, by zostać najlepszym bramkarzem ligi. Patryk Maurer, do tego Kamil Mokrzki, no i bardzo dobry trener Rafał Kutel, który naprawdę potrafi to wszystko bardzo dobrze poukładać. Gwardia gra bardzo twardo w obronie i bardzo mądrze atakuje. Często grają z kołowymi, mają dosyć dobrych skrzydłowych, bardzo też druga linia dobrze funkcjonuje u nich. Także wydaje mi się, że na pewno Puławy nie będą miały twojego życia. Jeśli mielibyśmy coś stać w tym spotkaniu... Oczywiście mówimy o pierwszym meczu. Jeśli jednak miałbym typować, kto zwycięży i kto zdobędzie brązowy medal, według mnie będą to Azoty Puławy, które w dwumeczu wygrają z Gwardią. Będziemy, słuchajcie, na meczu w sobotę, mimo to, że jutro wybieramy się do Arłamowa na zgrupowanie reprezentacji Polski. Zobaczymy, co tam się dzieje. Na pewno będą kolejne odcinki z Arłamowa, także subskrybujcie już ten kanał, bo naprawdę będzie ciekawie. Nie mogę się doczekać, co tam się wydarzy. No dobra, wracamy do typu. Wydaje mi się, że zespół z Puław jest bardziej zbilansowany i ma troszkę większy potencjał, jeśli chodzi o zawodników, tak? No mamy tam takich zawodników jak Marko Panić, no oczywiście Bartosz Jurecki, Piotrek Masłowski, na skrzydłach mamy Adama Skrabanie, na kole mamy jeszcze w obronie Pawła Grzelaka, dodatkowo bardzo solidni bramkarze, czyli Koszowy i Bogdanow. Dają temu wszystkiemu naprawdę bardzo solidną ekipę, tak? No mamy też, mamy doświadczenie i młodość, no bo mamy na przykład Nikolę Pce, ponad 35-letni zawodnik, a mamy też Bartosza Kowalczyka, który dopiero wchodzi do tej profesjonalnej piłki ręcznej. No i naprawdę bardzo fajnie to funkcjonuje. Ja jako kibic Azotów Puławy od małego chciałbym oczywiście, żeby zdobyli brązowy
brązowy medal, zobaczymy co będzie, ale bardzo też szanuję i lubię zespół Gwardiopole, więc dla mnie osobiście będzie to bardzo wyrównany dwumecz i naprawdę uwierzcie mi, że to co się stało na przykład ostatnio w spotkaniu tych drużyn, czyli to, gdzie ostatnia sekunda spotkania zadecydowała o tym, że Azoty Puławy zagrały w finale w Pucharu Polski, świadczą o tym, że to będzie bardzo wyrównany dwumecz. W drugim pojedynku nie wiem jeszcze, bo nie wiem jakie będą kursy, zresztą nie wiadomo co się wydarzy w tym pierwszym pojedynku, więc wbijajcie, słuchajcie, na Telegram do nas, na naszą aplikację, na dole znajdziecie opis, tam na pewno dostaniecie instrukcję, co zagrać w drugim spotkaniu, ale jak miałbym teraz coś typować, to to, że mimo wszystko Azoty Puławy zdobędą brązowy medal. Przechodzimy do spotkania numer 2. Czas na drugi pojedynek, czyli mecz o złoty medal. PGNiG Superligi, czyli o Mistrzostwo Polski. Po raz kolejny serial Święta Wojna pod tytułem Wisła Płock Vive Kielce trwa w najlepsze. No i czy ten Płock, Wisłę Płock stać na to, żeby w końcu wygrać z Vive Kielce w finale Mistrzostw Polski, no i generalnie zadziwić wszystkich? Odpowiedź jest jedna: nichuja. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego że Vive po prostu jest lepszym zespołem i to zdecydowanie, na ten moment przynajmniej, wydaje mi się, że Płock oczywiście pewnie powalczy, nie mówię, że nie, ale większych szans bym im nie dawał. Tym bardziej, że Płock naprawdę nie prezentuje jakiejś wybornej formy. Dodatkowo dochodzą kontuzje, no bo wiemy, że nie zagra na przykład brazylijski rozgrywający De Toledo. Dodatkowo w Płocku panuje naprawdę stypa, jeśli chodzi o kibiców. Tam generalnie są bardzo problemy wizerunkowe i kibicowskie, bo niestety kibicom nie podoba się to, co Wisła zrobiła w tym sezonie. No i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Płock tego nie pociągnie psychicznie ani i fizycznie. Dlatego według mnie Vive wygra ten dwumecz na pewno. A czy wygra w Płocku? Bo teraz rozmawiamy o tym meczu. Wydaje mi się, że tak. Zresztą zobaczmy, co powiedział mi Karol Bielecki, Sławomir Szmal czy Uroš Zorman. Biorąc pod uwagę to, że finał Pucharu wygrany, przed wami jeszcze jeden mecz z Puławami u siebie, no i potem wielki finał, rozumiem, że idziecie pewnie po dublet i po kolejne tytuły, bo forma jest, nie da się ukryć. Mamy cele i tego się trzymamy. Witamy z nami Sławomir Szmal. Panie Sławku, od początku dominacja, hasło nie drażnić lwa po pierwszej połowie w Kaliszu dzisiaj zaowocowało, od razu byliście skoncentrowani, również postawa pańska w bramce dzisiaj zupełnie inna niż w Kaliszu, obrona zafunkcjonowała, pan zaczął odbijać, no i generalnie skończyło się dychą, choć mogło tak naprawdę więcej. Zgadzam się. Zapewne spotkacie się w wielkim finale i będzie Święta Wojna. No, ja myślę, że Wisła w domu pokaże te dominacje. Wisła ma dobry zespół, jest wielka drużyna, także ona to musi, też to ona musi. Nie? Także, ale powiem naprawdę, bardzo mnie interesuje. Największa jest, moje myślenie jest o naszej drużynie. Jasne, rozumiem. I to wszystko. Także reszta co jest, to, kto przyjdzie, kto... Nie ma znaczenia. No tak. Przejedziecie się po wszystkich. No. Dobra, dziękuję bardzo. Zobaczmy teraz na kursy, słuchajcie, na zwycięstwo Vive Kielce. Bookmacherzy dają nam od 1xbeta do 1.46, po Fortunkę 1.40, po LVBet 1.40 na ten moment i Totolotek również 1.40. Także oczywiście Vive jest zdecydowanym faworytem, ale oczywiście proponuję wam połączyć sobie ten dubelek w jedną całość, czyli otrzymujemy coś takiego. Kurs w okolicach 2, także bardzo sensowny dubel. I to są moje propozycje, słuchajcie, na piłkę ręczną. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie zobaczyć drugą propozycję, czyli na mecze rewanżowe, wbijajcie na nasz Telegram. Niestety nie jestem w stanie nagrać teraz tego filmiku, bo nie wiem, co się wydarzy w meczach. Więc wbijajcie, tam na pewno również coś wymyślimy. Na ten moment, tak jak mówię, wydaje mi się, że jest bardzo sensowny dubel. Dubel, który ma rację bytu. Także zobaczymy, co z tego będzie. Ja wam życzę powodzenia. Oczywiście apeluję o to, żebyście subskrybowali nasz kanał i co najważniejsze, klikali dzwoneczek, bo dzięki temu dostajecie powiadomienia, o które tak mnie męczycie. Tak, powiadomienia dostajecie w momencie, kiedy klikniecie dzwoneczek, także wszystko już wiecie. Wszystko inne macie napisane w opisie. Ja wam życzę powodzenia, rejestrujcie się też na bookach, naszych linków. Niedługo, słuchajcie, akcja Mundial z B4W, także naprawdę będzie ciekawie. Ja się pakuję, zaraz lecę do Arłamowa, zobaczymy, co tam się będzie działo. Życzę wam powodzenia, trzymajcie się z bookiem! Wracając do sytuacji z czerwonymi oczami. Tak, to była manipulacja oczywiście Huberta, nie moja, ja wcale tak... nie imprezuję.